Cześć, witajcie kochane, to znowu ja. Tutaj mam dla was o taką niespodziewajkę. Cieszę się z niej bardzo. Najbardziej cieszy to, że nie zwiesiliśmy głów po czwartym secie, który Katowice zagrały rewelacyjnie i nam wtłukły. I cieszę się, że wyszliśmy ponownie z super nastawieniem na tiebreaka i wyszarpaliśmy go. Kto dzisiaj się bardziej na tym meczu zmęczył? Wygrając, czy trener biegając wokół boiska i przy linii? Ja myślę, że podobnie, bo trener naprawdę gra z nami i to widać. I to widać i czuć na boisku. Jaką drużyną? Waleczną. Waleczną i super atmosferą w środku. Wydaje mi się, że ciężko będzie każdemu grać przeciwko nam, bo nie odpuszczamy ich. Mam nadzieję, że to widać w tych trzech meczach, które dotychczas graliśmy. Chcieliśmy wygrać dzisiejszy mecz, ale nie udało się. Chłopaki z Gdańska zaczęli w tym tiebreaku nas przycisnąć nas zagrywką i tutaj Elvis stworzył nam dużo, dużo problemów na tej zagrywce. Mieliśmy jeden przestój i właśnie ten przestój zadecydował o tym, że tego tiebreaka tutaj przegraliśmy. Ale brawa dla chłopaków z Gdańska, bo przez cały mecz dzisiaj naprawdę pokazywali dobrą siatkówkę. Trzeci mecz i trzeci tiebreak tak naprawdę. No tak, spodziewaliśmy się, myślę, że trochę więcej po tych zdobyczach punktowych, ale tak jak wcześniej już powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, liga jest trudna, nie ma łatwych przeciwników i tu będzie, żeby zdobyć punkt, żeby wygrać jakiś mecz, będzie naprawdę bardzo trudno. Ale my zapominamy o dzisiejszym meczu, mamy jeden punkt, trochę szkoda. Ale w piątek już gramy w Olsztynie i jutro wolne, powoli trzeba się przygotowywać już na następny mecz, bo liga szybko ruszyła i trzeba być skupionym na kolejnych meczach. Najbardziej byśmy chcieli, żebyśmy te tiebreaki zamieniali na zwycięstwa i to by było już najlepsze. No, to by było ekstra, jakby tak się działo, ale myślę, że te tiebreaki pokazują, że my nie poddajemy się do końca, że walczymy w każdym meczu i do ostatniej piłki. Także to jest na pewno dla nas bardzo ważne, ale musimy spróbować coś zmienić, żeby w tych najważniejszych akcjach zdobywać punkt. Myślę, że jest to liga bardzo wyrównana. Już nie ma takich drużyn, które naprawdę odstają od całej reszty. Jest to doskonała moim zdaniem liga dla oka kibica i tylko czekać, co się później będzie działo w playoffach, a już jest ciekawie, także myślę, że jest to oglądać. Będziemy te punkty tak ciułać jak na razie. Mam nadzieję, że od następnego meczu będzie to więcej niż jeden punkt. I oczywiście gramy o to, żeby załapać się tam. Będzie to niezwykle trudne, bo rozgrywki są bardzo wymagające. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, jak to będzie, jak już będę przy linii, jak będę reagował. No i nie da się ukryć, że wychodzą ze mnie emocje pełną parą. Natomiast myślę, że emocje bardzo pozytywne. Już widziałem na sparingach, że sprawia mi to ogromną frajdę i w meczach tak naprawdę, gdzie nawet nie grało się o punkty, przeżywałem strasznie to, co dzieje się na boisku razem z zespołem. Natomiast jakby to nie przeszkadza mi w ogóle w tym, co się dzieje na boisku i analizuję dokładnie tak, jak chcę. Natomiast ogromne brawa przede wszystkim dla chłopaków, no bo oni wykonali dzisiaj kawał dobrej roboty. Naprawdę zagrali dobre spotkanie. Szkoda drugiego i czwartego seta, ponieważ graliśmy dużo słabiej w ataku. Popełnialiśmy troszeczkę więcej błędów. Natomiast to wiązało się z tym, że Katowice też zaczęły w tych dwóch setach lepiej zagrywać. I myślę, że tiebreak był punkt za punkt do momentu tak naprawdę dwóch, trzech bloków z naszej strony. Super, jestem zadowolony bardzo. Wiedziałem, na jakim jesteśmy etapie i że zespół coraz bardziej idzie do góry i na pewno pomogło nam bardzo zwycięstwo z Radomiem, no bo ze Skrą graliśmy naprawdę dobre spotkanie. Uciekła nam szansa w trzecim secie. Natomiast z Radomiem potwierdziliśmy dobrą dyspozycję i przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że będziemy walczyć. Wiedzieliśmy też, że trafiamy na ciężkiego rywala, bo Katowice grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Mogę powiedzieć, że nawet troszeczkę podobną do nas, bo lewe skrzydło bardzo szybko, dużo, dużo też pierwszego tempa i piłka do tyłu trochę bardziej spokojna. I obydwa zespoły próbowały dużo ryzykować na zagrywce. I czasami może też stąd się brała
troszeczkę większa ilość błędów. Co mnie najbardziej zadowala, to to, że zespół w każdym momencie wierzy. Starałem się troszeczkę zmienić coś w drugim i w czwartym secie, jak widziałem, że Katowice nakręcają się. Jestem bardzo zadowolony też ze zmienników, mimo tego, że jedna, dwie, trzy akcje nie wyszły. Natomiast ja im codziennie w szatni mówię, że my jesteśmy zespołem, który będzie grał z każdym będzie walczył. Natomiast po każdym zwycięstwie zawsze trzeba oczywiście dużo pokory. I wszyscy wiedzą z zawodników, że muszą być gotowi w każdym momencie, bo każdy może pomóc temu zespołowi.